To już prawie pewne, choć jeszcze nieoficjalne, od lutego w Polsce zostanie wprowadzona zerowa stawka VAT na żywność. Jak mówił minister finansów Tadeusz Kościński, chodzi o produkty, które obecnie mają 5% stawkę VAT. Jak to się przełoży na nasze kieszenie? 5% stawką podatku VAT jest objętych większość produktów spożywczych, takich jak owoce, warzywa, mięso, nabiał. Żywność drożeje w tempie 6,3%, więc nawet zerowy VAT nie przyniesie obniżek cen w ujęciu rocznym. Podatek ma zostać zlikwidowany tylko na pół roku. Jego przywrócenie będzie miało swoje konsekwencje. Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej onet.pl. Jest nieformalna zgoda Komisji Europejskiej na zerową stawkę VAT na żywność praktycznie od zaraz, jeszcze przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej. To sukces negocjacyjny polskich władz i prezent pod choinkę od KE, poinformował wczoraj wieczorem serwis RMF24. Jak tłumaczył w rozmowie z programem pierwszym Polskiego Radia Tadeusz Kościński, zerowa stawka VAT może wejść w życie od 1 lutego, bo trzeba czasu na przerejestrowanie kas fiskalnych.